Statek wpływa nad jeden z wózków, cumując do jego konstrukcji. Na wózku znajduje się gong, w który uderza załoga statku, dając sygnał gotowości do przeprawy. Sygnalista znajdujący się na wierzchołku wzniesienia widzi doskonale oba wózki. Po odebraniu sygnałów z dwóch stron przekazuje sygnał maszyniście. Teraz maszyna może ruszyć. Maszynista ustawia odpowiedni kierunek ruchu i... woda buch, koła w ruch. Woda z górnego kanału wpływa do zbiornika wyrównawczego o szerokości koła wodnego, skąd maszynista wypuszcza ją, wprawiając w ruch koło wodne. Początkowo wolno, później stopniowo zwiększając prędkość. Elementem napędowym jest koło wodne o specjalnej konstrukcji, inne od wszystkich dotychczas stosowanych. Na obwodzie posiada ukośne kieszenie, z których każda może pomieścić 3 tony wody. Ciężar wody obraca koło aż do momentu wylania się wody z kieszeni. Takie rozwiązanie pozwala na bardzo precyzyjne sterowanie prędkością obrotową koła i dalej przekazywanego napędu, dzięki czemu wózek rusza naprawdę bardzo wolno. Wielkie koło wodne posiada koło zębate na powierzchni wewnętrznej, które przekazuje napęd na koło wału głównego. Maszyna napędowa połączona jest z kołem wodnym poprzez przekładnię pozwalającą na zmianę kierunku ruchu. W położeniu neutralnym, nawet gdyby koło wodne się obracało, maszyna i wózki pozostają w bezruchu. Poprzez kolejne koła zębate woda napędza bęben z grubą liną. Bęben na powierzchni ma wyżłobiony spiralny rowek, także obracając się odwija jeden koniec liny, a w jej miejsce nawija się drugi. Obracający się bęben jednocześnie luzuje i naciąga linę. Miejsce wolne od liny poprzez system znaków nad bębnem pokazuje maszyniście położenie wózków, umożliwiając precyzyjne sterowanie całym mechanizmem. Lina z maszynowni wychodzi przez koła zwrotne w kierunku dwóch torowisk, na których poruszają się wózki. Liny przyczepione są z obu stron każdego z wózków i ułożone na kółkach podporowych. Na stanowisku dolnym lina zawraca, tak aby poruszać jednocześnie oba wózki. Gdy wózki zbliżają się do wody, maszynista uruchamia hamulec taśmowy, znacznie zmniejszając prędkość. Sztenkę widział w Ameryce statki łamiące się, gdy wychodziły z wody podparte dziobem na wózku, a rufą jeszcze w wodzie. Widział skomplikowane urządzenia skonstruowane, aby temu przeciwdziałać. Widział, szukał prostszego rozwiązania i znalazł je. Doskonałe. Oto najważniejszy z pomysłów Georga Sztenke, ukryty pod wodą i powszechnie niedostępny. Tkwi on w konstrukcji kół wózka, kołach z dwustronną bieżnią oraz podwójnym szyną w części podwodnej. To dzięki nim wózek przed wejściem platformy do wody zostaje wypoziomowany. I cały statek równomiernie wynurza się i zanurza się w wodzie. Żadnego zagrożenia.